Spagna, con Pay Per View a Gronda TV. Szanowni zacni, witamy bardzo serdecznie, bardzo gorąco, te emocje tutaj aż pulsują, bo już za chwilę rozpoczyna się ceremonia losowania, ceremonia ważenia tutaj w Grondzie. Dzisiaj Gronda 7. Rzeczywiście te emocje są już od samego początku. Nie tylko turniej, ale również ta ceremonia wcześniejsza niesie za sobą rzeczywiście ogromny bagaż emocjonalne. Już za kilka chwil zaproszę tutaj właścicieli Grondy. Rozpoczniemy tę całą zabawę. To wszystko, co trwać będzie prawie do jutrzejszej nocy. Zanim zaprosimy zawodników, zanim zaprosimy właścicieli, zanim opowiemy Państwu o tym wszystkim, co się będzie działo, kilka spraw związanych z regułami Grondy. Otóż, proszę Państwa, za moment na tej scenie prawdziwi wojownicy, co ważne, bez podziału na kategorie wagowe. To jest istotne. Zawodnicy spotykają się w małym ringu, bo ten ring to zaledwie 4 na 4 metry. Nie potrzeba sędziów punktowych. Przypominamy, wojownicy rywalizują przez 4 dwuminutowe rundy. Jeśli w tym czasie nie wyłonimy zwycięzcy, piąta odsłona jest już nielimitowana czasowo. Kto wygrywa? Ano, wygrywa ten zawodnik, który znokautuje rywala bądź zmusi go do poddania. Szanowni Państwo, jeszcze dwa słowa o naszych sponsorach, bo bez naszych dobrodziejów oczywiście tak wielkie wydarzenia nie mogłyby się odbyć. Sponsorzy gali Gronda 7, uwaga! BetKlik, oficjalny sponsor, Gastropaczka Catering, HotPay, Wrzeciono Czasu, luksusowe zegarki, Tymex Group, patroni medialni, MMA Rocks, kanał sportowy, Super Express, O2, Boxer.org, a także warto zwrócić uwagę na to, że Gronda wspiera akcję zoadoptuj.pl. Bardzo szlachetna, bardzo fajna akcja. I wreszcie partnerzy techniczni to Extreme Hobby, Medical Magnus Clinic. Proszę Państwa, dobry to czas, dobry to moment do tego, aby właśnie na tej scenie pojawili się właściciele Grondy. Pierwszy z nich to Mariusz Grabowski! Zapraszam serdecznie, wielkie brawa! Właściciel Grondy, Mateusz Burek! Dzień dobry. Proszę Państwa, jest z nami również prezes Marcel Grabowski. Witamy go bardzo, bardzo serdecznie. Marcel pilnuje tego wszystkiego na tak zwanym backstage, że tam się nic nie poślizgnęło, żeby to wszystko precyzyjnie od początku do końca nam zagrało. Mateusz, jak znam życie, to Ty zawsze te dwa słowa piękne tutaj nam powiesz, a później rozpoczynamy ceremonię. Ja tylko ogłoszenia parafialne. Dzień dobry, witam wszystkich, witam twarze, które znamy, szanujemy, lubimy. Witam też nowych sympatyków Grondy. Witamy serdecznie media, przedstawicieli władz lokalnych, przedstawicieli naszych partnerów, bo nie chcemy nawet o nich mówić sponsorzy, to są po prostu przyjaciele tego projektu. Dołącza do naszej stałej grupy, pewnie Piotrek za chwilę jeszcze wymienisz, natomiast dołącza też do nas platforma DAZN, z którą się będziemy crossować, będziemy się wzajemnie wspierać. My przy okazji tej imprezy będziemy proponować też, żebyście zajrzeli na DAZN 18 grudnia przy okazji walki Chisora Parker 2. Jeszcze jedna ważna, myślę, informacja. Po pierwsze, mówiliśmy z Mariuszem przy okazji poprzedniej gali, że być może nam się uda coś zrobić w takiej scenerii mocno zimowej, hotelowej. Tak on powiedziałbym, specjalną edycję Gronda Christmas. Z racji jednak napiętego kalendarza to jest niemożliwe. To jest definitywnie ostatnia Gronda w 2021 roku. Wydaje mi się, że za chwilę będziemy przedstawiać kalendarz imprez na 2022, bo też naprawdę to natężenie imprez jest gigantyczne. Tymex Boxing Night, MB Boxing Night, do tego Gronda, także tych imprez łącznie pewnie zrobimy około 16, może nawet 18 w 2022 roku. I jeszcze jedna, wydaje mi się, bardzo ważna informacja, bo dużo powstaje, powiedziałbym, dzisiaj artykułów i gdzieś też dużo mediów buduje jakby swój przekaz na podstawie klików. Ja przeczytałem w ostatnim czasie kilka tekstów dotyczących zdrowia zawodników i różnych organizacji. Mamy uprzejmą prośbę. Proszę nas nie łączyć z innymi organizacjami, ze środkami bezpieczeństwa, z opieką medyczną nad zawodnikami. My dochowujemy absolutnie tutaj wszelakich starań, procedur związanych z dostępnością zawodników. Mamy jedną zmianę, jak sami już się
domyślacie albo dowiedzieliście się. Mamy jedną zmianę w karcie turniejowej, to jest związane też właśnie z badaniami MRI, także tutaj absolutnie żaden z zawodników nie może przystąpić do walk w Grądzie, kiedy te badania nie zgadzają się w 100%. Mamy swój dział prawny, mamy wsparcie lekarzy. Niewykluczone, że jutro podczas tej gali będziemy też testować nowy model amerykańskiej reakcji po walce. Czekamy jeszcze na oficjalne potwierdzenie, czy uda się cały sprzęt tutaj przywieźć. Natomiast robimy wszystko, żeby ta, nie chcę mówić zabawa, żeby ten show, żeby te walki, które dają wielkie emocje, które mają gigantyczny ładunek emocjonalny, żeby to jednak wszystko było po pierwsze zgodne z prawem, po drugie, żeby dochowywać najwyższego standardu medycznego, bo zajmujemy się boksem od wielu lat, wiemy czym jest zdrowie zawodników, wiemy jak to jest niebezpieczny sport, dlatego proszę nam uwierzyć i nie łączyć nas z innymi organizacjami. Jeśli ktoś nie dochowuje tych procedur, to jest jego problem. My jako Gronda, jako Federacja Gronda nie chcemy za to odpowiadać. Oddaję głos Panie Piotrze. No to było ważne.